chciałem z pełną odpowiedzialnością za słowo powiedzieć, że w moim życiu ceniłem kilka spraw i mam nadzieję, i daj Boże, żeby te sprawy były cenione do końca moich dni. Co mam tutaj na myśli? Przede wszystkim dla mnie, jakie są wartości? Ja uważam, że są takie trzy wartości, które są niepowtarzalne na świecie. To jest moja matka, moja ojczyzna i moje życie. I cały czas podczas mojego dotychczasowego żywota tym się kierowałem. Moja matka niestety już nie żyje, ale no cóż, nie było chyba osoby, którą bardziej kochałem niż nią. Dlaczego? Niejednokrotnie otrzymałem, jak to się mówi, ścierką po głowie. Mama się na mnie wściekała, ale to było tylko dlatego, kiedy ja broniłem i miała rację. Natomiast kiedy powodziło, bo ja pochodzę z rodziny takiej średnio biednej, kiedy przychodziły święta Bożego Narodzenia, to zawsze pod poduszkę mama tam oszczędzała i to znaczy pod choinkę, a później ja pod poduszkę, bo spałem przez 3 miesiące z tym, piłkę podkładała. Także no, to było coś nieprawdopodobnego. Kiedy zacząłem grać w piłkę, moja mama oczywiście no, patrzyła na to różnie, ale wtedy, kiedy już grałem w reprezentacji i rozgrywałem te wielkie mecze pod wodzą pana Kazimierza Górskiego, moja mama żadnego meczu nie oglądała, tylko mówiła, że chodziła od kościoła do kościoła, bo kościoły były puste, no i modliła się za mnie. Ba, do tego stopnia, że kiedy oglądała mecz na Mistrzostwach Świata, była zaproszona przeze mnie na mecz z Brazylią, to jak tylko piłka przechodziła pod moją bramkę, tam pod naszą bramkę, odwracała się i nie oglądała tego. No. To była właśnie mama i to był ten pierwszy taki, jakby to powiedzieć, kanon, który ja przestrzegałem i przestrzegam. Matka jest tylko jedna. Wydaje mi się, że dzięki panu Kazimierzowi Górskiemu, który... No, to nie był człowiek, to była instytucja, człowiek-instytucja, to był człowiek-legenda. Pan Kazimierz wpoił nam jedną taką myśl, która dotyczyła piłki nożnej. Pan Kazimierz ciągle mówi, słuchajcie, nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. I nie można spocząć na laurach. Oczywiście każdy z nas ma jakieś tam przepadłości, czy tak, czy taka typowa sodówka uderza i my nie wiemy, jak się zachować, czasami popełniamy błędy, ale i to jest normalne, bo to jest ludzkie. Tylko trzeba jak najszybciej z tego po prostu się otrząsnąć i nie popełniać tych błędów na przyszłość.